przystępujemy do kolejnego projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego. Pozwólcie, że odczytam projekt uchwały. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu leszczyńskiego. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Wiewa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się powiatowi leszczyńskiemu pomocy finansowej w wysokości 41 500 zł, słownie 41 500 zł w roku 2018 przeznaczoną na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 47-56P, droga wojewódzka 305 Wędło. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wiewo. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś ma zdanie, panie wójcie? Oczywiście. Oczywiście. Panie przewodniczący, szanowni radni, drodzy goście. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gminy mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy finansowej. Uchwała przewiduje udzielenie pomocy finansowej dla powiatu leszczyńskiego na realizację tej drogi, a wynika to w związku z otwarciem ofert dotyczących postępowania przetargowego dla powyższej inwestycji w kwocie przekraczającej środki zaplanowane w budżecie powiatu. Kwota poprzetargowa jest 83 tysiące, prawie wyższa niż przewidziana w kosztorysie. W związku z tym taka była sugestia, że podzielimy się tymi kosztami po połowie. W związku z tym symboliczna dopłata 41 tysięcy dla powiatu leszczyńskiego, czyli jedną połowę pokrywa gmina Wiewo, druga powiat leszczyński znajdzie w swoim budżecie. No myślę, że przy inwestycji w latach prawie 2 miliony to jest niewielki wkład naszej gminy, zatem wydaje się to być bardzo racjonalne. Tym bardziej, że to jest obejmuje gruntowną przebudowę tych dróg, tak nie jest to remont samej nawierzchni, ale całkowita przebudowa na tym odcinku. Dziękuję panu wójtowi. Proszę bardzo, czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z czym podaję pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu leszczyńskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Także nie widzę. W związku z czym stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Ja bym chciał się odnieść do drogi kościelnej. Jakiś rok temu, kiedy była mowa o projekcie przebudowy tej drogi, mówiliśmy o zatoczce autobusowej przy szkole. Teraz, kiedy sytuacja doszła do skutku, ten plan doszedł do skutku, wznowiłem to pytanie na sesji powiatowej. Kierownik powiedział, że jako tako w projekcie nie jest uznana ta zatoczka, bo to jest wejście na teren prywatny, na teren gminny przy szkole. Aczkolwiek on już był to obejrzeć miejsce i powiedział, że w trakcie budowy postara się coś z tym zrobić, ale musi wejść w kontakt po prostu z władzami gminnymi. Nie wiem, czy już coś takiego się odbyło, czy jest może ktoś w temacie w tej sprawie, ponieważ tam jest o tyle trochę trudność, że jest w nieodpowiednim miejscu słup z prądem. Hydrant jest do przestawienia, bo rozmawiałem z wodociągami, to tam nie jest problem, ale słup prądowy jest problemem, a żeby ominąć ten słup, to jednak będzie ciasno z tą zatoczką. Ale kierownik był to obejrzeć i na pewno jak się jeszcze nie odezwał, to się odezwie do władz gminy, żeby wejść na teren szkoły. Bo po prostu trzeba ten chodnik przesunąć i płot i takie coś. Choć się zastanawiam na przykład nad trasą przejazdu autobusu, bo autobus z dziećmi nie jedzie od strony Wielenia, żeby w tą zatoczkę wjechać, tylko jedzie od strony wioski. Czyli on i tak musi przy tej szkole gdzieś zawrócić. Normalnie on wjeżdża na boisko, zawraca i wyjeżdża. Ale żeby to boisko było wykorzystane przez uczniów, należałoby to boisko zamknąć, tak?
Czy by nie było dobrym, to już tak sobie pomyślałem w międzyczasie, czy nie było dobrym ten wjazd, który jest na te boisko, po prostu cofnąć bramę, żeby ten autobus mógł tam wjechać, wycofać, nawrócić się i w tą zatoczkę. Nie wiem, to by trzeba rozmawiać i z drogowcami, i z kierowcą, takie rzeczy. Bo jeżeli ta sprawa ma nie wyjść, to nie wiem, czy ta zatoczka jest zasadnym działaniem, ale wydaje mi się, że jakkolwiek by nie było, to jest zasadne, bo jest tam ciasno i chodzi o bezpieczeństwo tych dzieci i nie to torowanie ruchu po prostu samochodowego. Tyle, dziękuję.